Dzień dobry. W sumie to dobry wieczór. Ja oczywiście jestem Igor i dzisiaj jest niesamowity dzień. W sumie to nie dzisiaj, a jutro, a tak dokładnie to wy to widzicie już dawno po fakcie. W każdym razie jedziemy do Dawida, czyli do Sevena. No i oczywiście, jakby to powiedzieć, trzeba się zabrać, a że mamy tam w planach kręcić... Nie wiem, czy mogę to mówić, w sumie trzeba się zapakować trochę ze sprzętem i tego jest dużo. Jakby co, nie jestem vlogerem, więc te vlogi z tego wjazdu mogą być troszeczkę bardzo rozwalone, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ogólnie to plan jest taki, że tak, zakupiłem nowe baterie, ogólnie to są baterie Newella, one się w tej chwili ładują. Tam jeszcze się ładuje duża bateria do tej oto lampy Yongnuo. Jest nowy gimbal. Dlatego jest nowy gimbal, bo tamten niestety miał problem z tym, że się trząsł. DJI Ronin SC miał... Nie wiem, ogólnie te DJI-e chyba mają taki problem, że one się dosyć lubiały trząść. Oddałem go na gwarancję, miał przyjść we wtorek, ja to nagrywam w czwartek wieczorem, no i nie przyszedł. Przez to w środę musiałem na szybko kupować jakiegokolwiek gimbala, no bo nie było innej opcji, nie? Po prostu. No i tam czeka już właśnie plecak, do którego to będziemy wpakować. Jeszcze będziemy brali Nikona, ponieważ będzie na nim również nagrywany vlog, ponieważ na tym aparacie będzie nagrywany... No i oczywiście ładowarki, baterie i takie tam inne akcesoria. Trochę tego jest, no i trzeba się z tym zapakować. No i przede wszystkim niczego nie zapomnieć. No i oczywiście ten mikrofon, to jest boja, którego aktualnie używam. Jakiś nóż, jeszcze potem HyperX-y biorę, to są alfy w ogóle. Nowe sobie kupiłem, bo kory niestety rozwaliłem na jednym z livestreamów. No i postanowiłem, że ej, w sumie dlaczego by nie kupić. I w sumie no to trzeba jakoś spakować konkretnie wszystko. Nie, wentylatora nie będę brał. Fuck. Papa, moje ustawienia. Oczywiście no, o najważniejszym bym zapomniał, czyli o karcie przechwytującej po to, żeby móc zrobić streama u Dawida. No i w sumie to chyba tak mniej więcej wszystko. No i tamtą ładowarkę, tą białą, jeszcze będę brał Ranus razem z tym kablem, no bo zasila mi Malinkę, a Malinka jest moim DNS-em, więc chcę mieć internet jeszcze, nie? Oczywiście też nie może zabraknąć prezentu dla Dawida z tego powodu, what the fuck. Kurwa, zaraz się z nim zajmę. Kupiłem mu książkę z języka C-Sharpa, 7 dni. Nie wiem, czy mu się spodoba, w środku też jest kupon na Spotify'a, więc raczej tak, idę co zajebać. No i jeszcze najważniejsze, żeby zrobić sobie backup moich profili i scen na live'a i plików potrzebnych na scenę, żeby po prostu u Dawida już tego na nowo nie konfigurować. Mamy zapas baterii, mamy zapas energii, mamy zapas kabli. To co najważniejsze, no to gimbala. No i w sumie aparat, no i drugi aparat do tego, żeby wlokować wtedy, kiedy ten będzie w użyciu. Więc no, jutro rano jedynie zebrać te ładowarki, bo jeszcze tą baterię muszę w tym aparacie naładować. No i chyba, że tak powiem, będzie można jechać. Jeszcze oczywiście do Tobiasza trzeba będzie rano, ale no to zobaczycie. No i najpewniej widzimy się u Dawida, najpewniej tak. Siema. Siema. Siema, macie mopa? Domu jest? Nie jestem aż tak. Siema. 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 Myślałem, że jesteście wyżsi. Nie no, Bartek jest. Czy wy też na ostatnim piętrze mieszkacie? Tak. Kurde. Mogę wyjść? Masz prezent. Yes.
idealnie. Teczki na kawę. Gdzie mam obrót? Robimy wjazd. Dzień dobry. W sumie wygląda to trochę inaczej niż sobie to wyobrażałem. O tak, pięknie działa. Bo jest kiciusz. Ale chodź taki duży. Ale chodź taki duży. Siema kita. Daj nosa. Tą nosa mi. Weźmy ma wyjebane, to ma źrenice jak kreski. Dzięki, działa. Dobra, bo... Fuck. Wiesz co, Bartłomieju, weź to ode mnie. Dobra, co? Co tu się dzieje? Ty! O mama! Kurde! Ej, ja nie widziałem takiego systemu. Co? Ale zajebisty zegar, byczu. Który działa? W telewizorze. O, no taki widziałem w Anglii. Widziałem taki w Anglii, kurde, który grał jakieś tam... O mlej, o mlej, o mlej! Jakiś, kurde, cały czas grał, nie? A ty co tu? Nie wiem. O, przyszedł mamy. To jest mapa? Chcesz mopa? Ty kotu to dajesz? Dobra, weź, nie gwałć tego kota, dzięki. Tam jest jakiś pies? Co jest? To jest twój stary jest. A, to tutaj wasz pokój jest. Tylko nasz pokój jest wyremontowany. Tak jakaś, wygląda ta klitka. Jakaś chata murzyńska. Z pocenia Minecrafta. Chyba z tego robimy troszeczkę zbyt duże show. Tak? To trzeba jeszcze Bartka pobić za to, żeby udać pany wczoraj. Ciągle jestem, co? To będzie piękny shitpost. Ja kebab. Chodź kebab. Poddam cię na balkon. Daj mu się popłakać w spokoju. Daj mu się popłakać w spokoju, nie? Ty, bo ja się wyjebałem tam na tym przecież. Jak to się reguluje? Dawid, ja mam dla ciebie prezent, ponieważ się pytałem ciebie. O ty. To proszę ja ciebie, kamerować. Język C-sharp. O, dziękuję. A w środku se otwórz tutaj. Masz Spotify'a na 3 miesiące za darmo. O, ja żartowałem z tym prezentem. Dzięki. Kupowałem tego gimbala i dostałem Spotify'a za 3 miesiące za darmo. Więc... Sam wciskam. Ci, to jak te kręgle, nie? Ci wciskam, nie? Znaczy dzięki, nie? Ale bardzo dzięki. Dzięki działa. Dzięki działa. A czemu ja nie mogłem tam? Dobra, bo te vlogi będą polegały tylko na kocie. Myłem ręce, więc nie powiem. Nie ważne. Nie. Czyli Dawid powiada, że chcemy nastrać do paczkomatu, tak? Gdzie my idziemy? Właśnie... Niech mi tu chyba po bilety. Co ty uczysz, chłopie? O, siema DHL. Siema DHL. A, to tu bilety się kupuje. Tu są też. No to można iść. 6 połówek musisz kupić, tak? W dupę to idę. 6? Dobra, to idę kupić. Aha, ten skurwysyn. Czyli to jest jedyny tutaj wieżowiec, nie? Na tej dzielnicy. A, na tej dzielnicy. Czyli planowo po prostu... W tej chwili lecimy na autobus, no, potem... Czeka nasza, ona przyjedzie i potem jedziemy. Planowo spadają mi spodnie. Czyli czekamy jeszcze na Wikę i lecimy na kręgle, nie? Tak. Będziemy ich kulać. Będziemy kulać. Bartek wywali w ogóle za dwie ściany tą kulę. No, po prostu sobie tak rzucisz, nie chuj. No i potem lecimy jeszcze na bar do Tommy's Burgers. Tommy's Burgers. Tak, będę był też komisariat, nie? Tutaj zjemy makowca. Tutaj zjemy makowca. Tutaj zjemy... To makowiec będzie jedzony. Tak jest. Czekaj, może światło, nie? A może... Kurde, bo tak myślę właśnie, dlaczego stoimy? To nie jest Anglia. Dlaczego? Ja jestem przyzwyczajony z Eurotracka, nie? Jeszcze 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 3, 1, 3, 2, 1. No i szansy nie ma. Zadziałało. O! Zadziałało, kurde. Kurwa, trochę głośno tutaj, nie? Co? Wie pan co to znaczy człapyn? Nie pracować, a zarabiać. Nie wiem dlaczego, ale nie ogarniam rozkładu tego kina. Masz godziny od poniedziałku do piątku. Poniedziałku do piątku ferie i wakacje. Sobotę, niedzielę, święta, Wigilia, Sylwester. No. I masz godziny, o których przyjeżdża i tu masz trasę, tu gdzie zaczynasz i tu gdzie możesz pojechać. No. Nawet napisy. A tu jaki wstań był wcześniej. To jest niesamowite! Tego nikt się nie spodziewał, byli w totalnym... Naprawdę. Nie wiem, obiektyw mi się zjebał. To mi za wolno zoomuje. No widzisz, tak... było go nie trzymać. No kurde. Naprawdę rozjebałeś kurde. Rozjebał się ty, bez kitu. Mam pytanie, czy tutaj są cyganie? Możliwe. Bo boję się, że z tym sprzętem to mnie upierdolą, nie? Zalepsowaj. Raczej nie. W sumie sobie idę po prostu drogą, tak o. Tu jeszcze nie było kiedyś tych krzaków. Była zima i ja w środku zimy, mając jakieś 6 lat, próbowałem się na to spinać, z tego spierdoliłem. A tu jest na przykład kolorowy blok. A tam ten niebiesko-żółto-czerwony, tak? A tam od no, a tam jest zaraz mak, nie? Który chyba się przyczyniła.
A widzę, McDonald's. Zmienić ulicą, dzięki tak. No właśnie idę sobie tak ulicą normalnie, na wywalce. I tak BTW, to jest zajebista nazwa na plazę, Ruda Śląska Plaza. Jakby to jest tak bardzo oryginalna nazwa. Bardzo oryginalna. No ja wiem, że oryginalna. Przez to propsuje, nie? I my tam będziemy iść na kręgle? No, będziemy iść na kręgle, będziemy lecieć w kulki. Jak ty na co dzień? Mężczyźni zostali z mężczyznami, a baby z babami. Że tak powiem, co z tego, że jesteśmy w jakimś obsranym centrum handlowym, gdzie nikogo nie ma. I to centrum handlowe ma bardzo oryginalną nazwę. Będziesz się jeszcze długo podniecał? Tak. Będę się tak długo podniecał tą nazwą, że aż ci to wyjdzie. Po prostu ci to wyjdzie. Bartek, co ty robisz? Jakbyś mi się na bebech? Teraz wam pokażę, jak się gra w kręgle, nie? Leci na bok, na bok! Na bok! Jak się gra w kręgle? Dawaj! Jak lubię! Coś się tam... Dzięki za robisz tego. Dzięki za robisz. Lecisz. No to rzucił! Ja ją kiedyś kopłem. Tak, to jest fajne. Nie. Wow! Cztery. Dawaj Bartek, to się kamerę. Jak się nie gra w tym. Dawaj Bartek, to się kameruje. Dawaj Bartek, to się kameruje. No nie. No nie. Co za pajac. Zawodowy gracz. Igor. Ale to ciasna. No znowu jeden. Znowu próbuję. Zbugowany tor. Co ty dałeś? Ładnie. Ostatnia, lecimy Bartłomieju. A leci. Uuu, ładnie. Nie ma. Czekaj. Trzy, dobra. Ostatnie trzy są. Prawie się wywalił. Ale się zleci do motoru. Ty, a to jednak był Igor. Wiesz, Igor robi ten moment. Dzięki. No nie. Innego pachnęło. Dobra, muszę was dogonić, nie? Dzięki Bartek za darmowe punkty. Proszę. Punkt Samperze. Jeśli trafisz 1 albo 0, to będzie remis albo będzie zamykał. Wali strajk. Wygrał chyba. Ej, on wygrał. Mówiłem, że będę zamykał. Mówiłem. On wygrał. Mówił. Bartłomiej 3-0 na początku. 3-0? Ale drugi. Już trzeci. Oj. Nie będzie. Nie ma. Czyli co? Ja chcę za wygraną darmowe lody. Ja też. Wiesz, jak to robię? Nie. Wiczek, to coś dla ciebie. To Opel. Opel Astra? No, już widzę, jak pierwszy samochód kupujesz. No, czyli w sumie jesteśmy po kręglach. No i co, teraz trzeba się iść do Tommy's Burgers. Cześć. Piszałem w komentarzach, że ja grubasem jest. Nieprawda, to on. Nieprawda. To on. Czyli teraz lecimy do AS Bytom. Zakład pogrzebowy AS Bytom. Możemy jechać. Bo Bytom tutaj jest niedaleko, nie? No Bytom jest zaraz obok, nie? Możemy jechać do zakładu pogrzebowego. Czy od razu mogą nas zabić po tym, jak się... Mówiłem, że te vlogi są straszliwie rozwalone. Jakby nie jestem vlogerem. No, to mi się podoba. I ładnie opisać, Tommy's Burger jest najlepsza knajpa na Śląsku. No jo. No. To pora by było to bajtnąć, nie?
bajtni to synek. Gra. Aha, około 15. Ale gryzy. To nie był gryz, to był gryzol. Ej, dobre. To jest zajebiste. Dobra, w takim razie najedzeni i w tej chwili wymyśliliśmy to, że pójdziemy zbezcześcić razem paczkomat. Trzeba zbezcześcić paczkomat. Tu jest paczka w ruchu i trzeba go zbezcześcić, więc Dawid, czyń honory, sraj do paczkomatu. Nie no, tak naprawdę to po prostu wymyśliliśmy, że żeby jakąś fotkę sobie strzelić czy coś. Jak zwykle będę fotografem. Dobrze, dzień dobry, w sumie w dniu trzecim. Dzień drugi niestety spłonął w Kopenhadze. Cześć, to widzowie. Skop, kop po godzinach. Rozjebu, bu, bu. W każdym razie jesteśmy z powrotem w RSL. Znaczy cały czas jesteśmy, bo nigdzie nie jechaliśmy z powrotem, nie? No i dzisiaj właśnie jedziemy sobie, niestety. To są jedyne akta, które zostały, więc... Jedyne relikwie z Kopenhagi. Tak, więc niestety musisz to uczynić. Nie ma dochodu. Się spierdolimy właśnie. No i mówię, że dzisiaj niestety kończymy. No zamykamy to po prostu, nie? Zamykamy to. Mamy jeszcze w planach to, żeby iść do Bartłomieja. I to tyle, nie? Jeszcze tam koleżanka Tobiasza przyjeżdża, ale to oni tam się pójdą lizać razem gdzieś tam sami. No i co, dzisiaj kasujemy tego vloga, nie? Mówiłem, że one są straszliwie rozwalone. Bartek, skąd jesteś? Z Kłodnicy, no bo skąd? Ha! Kaj, ty żeś nas wyprowadził. Nie wiem, idziemy w tą skrzynkę, bo muszę nie chcieć na to. Wycieczka puszczoznawcza. Wycieczka puszczoznawcza, nie? I tam jest paczkomat, czy my możemy go zbezcześcić. Znowu chcesz zbezcześcić paczkomat? A to przy Aldim jest. No to wiesz, że kurwa ci rogali. Co? To jest kurwa mecz. Ej, to jest jakiś park. Nie, to jest parking. Parking, nie park. Aha. No to mówię, że park Ing. Aha. Więc bo do Bartka zaraz będziemy musieli iść na tą menelnię, nie? Bo tak pójdziemy do Bartka, to potem gdzie idziemy jeszcze? Do Bartka i po Bartku jeszcze się gdzieś pokulamy. Potem może jakieś fotki porobimy. Musimy iść na 12 na obiad. Nie? Naprawdę to jest Caritas? No, tak. Ja widzę te okna dobudowane tam, nie? Zaraz przy szpitalu tam. Dawaj, tańce Fortnite. Tańce Fortnite przed Caritasem. Czemu masz 10 podbródków? Chciałbym iść na policję. Wy wiecie co to znaczy, nie? Wy już wiecie co to znaczy. Powstała nowa myśl, żeby obstrać kolejny paczkomat w rodzicach. O kurczę, ciężko. Paczkomat. Sraczko podczecz! Ej, naprawdę, ej, zróbmy to jak Hot 16 Challenge. Że będziemy że my zaczynamy akcję i zaczynamy ten. I po prostu ludzie nam wysyłają zdjęcia sprzed paczkomatów, nie? I nagle paczkomaty stają się modne dzięki nam. Bo zrobiliśmy sraczkomat challenge! Robimy reklamę imposter, nagle impostor robi reklamę nam. O! S? O. Na vlogu, dzień dobry. Cześć. Cześć. Halo, Kolumbryn. Ej, ładny. Ej, ładny jest. No, taki obsany. Ej, nawet bym nie sądził, kurde. Nie, tak serio, fajnie. To jest taki skuterek, to nie wygląda jak skuterek. No. To wygląda jak taki for real motor, nie? O, siema Bartek! Siema. Dzień dobry. Wcale nie wiedziałeś o tym, że mogę przyjechać. Panie, a to twoja loża? Tak. Oju. Dzień dobry. Czemu tu masz 3 monitory chłopie? Dwa. Starego? To jest telewizor tam. To, że ciebie stać, to nie znaczy, że musisz mieć. A to jest telewizor. A to co to? Telewizor jeszcze. Ja nie mam ani tego telewizora w domu, w pokoju. To był mój pierwszy telewizor, to po prostu postawiony, nie wiem czemu sobie. Bo tak sobie, a ten był tam, ten garażek był nowy i ten po prostu do mnie tutaj i stoi tu. To wyglądało inaczej. Większy ten pokój się wydawał.
Telewe te stupier. Bartek, dlaczego ty masz tak ciasno? Ten stół ty, nie było. Oj. Ty, a jak ty miałeś to stanowisko wcześniej? Masz to? No. To było tak. Aha. Że miałem by dosiany byłem, dosiany byłem. Wydawało się tam faktycznie o wiele większe rzeczy, raczej na kamerce, nie? Możecie się ruchać. O, cześć Bartek! Dzień dobry. Robimy wjazd na chatę. W sumie wyglądam tak sam, jak tamten Diablo. Krzesło jak krzesło, nie? No. Przez to ja mówię, że ja siedzę na wysiedzianym 3-letnim krześle. O Jezu. To jest ta klawiatura za 8 stów? Nie za 8. What the... Że to już aktywuje się nawet... Tak. Jak no dobra, na... Laptopowa po prostu. Nie. Hopie! Ja nie czuję się nawet na twój. Ty żeś dał za to 8 stów? Ja się nie czuję na twój. Nie no, może wygodna jest, nie no. Ja się na twój czuję inaczej. Nie no, wygodna jest, nie mogę powiedzieć, ale nie lubię klawiatur z niskim klikiem, nie? Właśnie mi się podoba. Teraz mam to, jestem zaofensowy. Mogę ci się zbezcześcić do kiba? Musisz? Tak załamany. Teaching how the cars. This shit I gotta meet you on first. Life could be a dream. If I could take you up in paradise. Ja? Nie, Jimmy. Ale jest. Już idę. Poczekaj, nie mogę wstać. Co? Co? To jest tu? Tak, no, nie widzisz? Czary Creator. Zabiję zaraz. Wszystkie akta spłonęły w Kopenhadze. Nie ma dowodów. Nie ma dowodów. To w takim razie... Cześć. 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 Jak ty się ze mną żyjesz? Widziałem ostatni raz, przepraszam. Cześć Bartek. Cześć. Cześć. Jedźcie tam, nie? No, dobranoc i widzimy się... Szerokiej drogi. Widzimy się kiedyś. Kiedyś, w przyszłości. Ale szeroki jak Igor, czy jak ty? Jak brzmi się na bebech? Słyszymy się wieczorem. No, no będę was wspominał we wspomnieniach. No to papa. 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 Pepe. Pa.